minutowy w drużynie. No i 251,5 metra, rekord Polski. Zobaczmy, jak tym razem będzie latał Kamil. Pułap tego lotu jak zwykle wysoki, będzie daleko! Przeskoczył skocznie, czyli zrobił to, co zwykle właściwie. No niesamowity jest Kamil, niesamowity. 240 metrów rozmiar skoczni, przypominamy. Tu row R 20 i 0,2 punktu za Robertem Johanssonem. 136 metrów, tyle musiał wyskoczyć Stefan Kraft, by powalczyć o zwycięstwo. I Stefan Kraft skacze kapitalnie. Stefan Kraft skacze najdalej, pieczętując zwycięstwo w dzisiejszym konkursie. No i Jakub Janda, lider Pucharu Świata. Przypomnę, poprawił w stosunku do poprzednich lat właśnie błąd w odbiciu, a później potrafi już wszystko. I ten skok jest właśnie taki, na jaki czekaliśmy. Chodziło o to, żeby stopy wyprzedzały dawniej biodra, teraz... Rekord 239 metrów to jego rekord życiowy z kwalifikacji. 233 dzisiaj w serii próbnej. Za każdym razem podczas treningów tutaj powyżej 200 metra, a najczęściej powyżej 230. Timi Zajc, i proszę zobaczyć, gdzie ląduje Słoweniec. Myślę, że to są okolice 240 metrów. No a więc okolice rozmiaru letalnicy. Peter Prewc. Ale on nie może kalkulować. Nie może, no właśnie, na tym polega cała zabawa. Prawie 106 kilometrów i jest kolosalny rezultat. Ponad 240 metrów. A więc jednak można było skoczyć, tak jak się spodziewałem, 240 metrów. Adam, trzymaj się, chciałoby się powiedzieć. No, panie Adamie, wszystkiego najlepszego. Przepięknie, przepięknie, fantastycznie. Nie ma równych sobie w tej chwili skoczków na świecie Adam Bałysz. No, wspaniale. Wysoki, jeden z niższych skoczków, ale z turbodoładowaniem. Dwukrotny mistrz świata, piąty w historii, który wygrał podwójnie zawody na mistrzostwa świata. I teraz to może być pod rekord, pod rekord. A więc Piotrzyła musi czekać, a tymczasem Johan Remen Evensen, rekordzista świata. On czuje się znakomicie na tym obiekcie. 243, 246,5, 221 i teraz szybuje! Gdzie wyląduje Johan Remen Evensen? Co on zrobił? To jest jego obiekt, to jest jego skocznia, to jest jego mamut! Nie ten parabolę lotu i tak trochę bliżej jak Karada. No więc tam on się. Czyli odliczę na ekipni technik, Kajpa, dobre, dobro. A dobro! 245 i še kaj. Bravo, Bože. Izvrsten zaključek. Poglej razmere. Traci sporo, ale na pewno powalczy, jest równy. Pierwszy skok był wspaniały, 134,5 metra, wychylił się ładnie, nakrył w drugim skoku fantastycznie. Ta druga faza była lotu kapitalna. Die vier Schanzentournee gewonnen hat und die Bedingungen scheinen nicht schlecht zu sein. Auch er mit Telemark, aber auch er nicht. Und Dieter Thoma ist ganz vorne. Ja.
roku 40,5 metra. Ale to są wszystko zmienne warunki. Wieje pod narty. Kamilu w swoim stylu arcymistrza. Prosimy bardzo. 142 by musiał skoczyć Kamil. Zawiesł nad zeskokiem. Leci wspaniale. Leci pięknie. I jest pierwszy. Nie ma szans, aby było inaczej. Ląduje za zieloną linią, a więc mamy lidera już na pewno. Nie mają chwili oddechu, bo to kolejny reprezentant gospodarzy, Michael Urman. Rówieśnik Neumayera, także 32 lata, ładnie wyszedł z progu, wysoko szybuje, dobre te warunki, wykorzystał je Urman. Piękny skok. No i cieszy się publiczność, 30 tysięcy widzów, tutaj jest pojemność stadionu. 44 lata, 9 miesięcy i 20 dni, dokładnie, Daiki Ito. 18 18 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Stał w tym sezonie na podium, był drugi Wikelsund i teraz Noriaki Kasai! Ależ świetnie! Brawo, brawo Noriaki! To, co teraz prezentuje reprezentant Japonii. Hula. To jego wskazywaliśmy jako kontrkandydata dla Kamila Stocha do złotego medalu. Te drugie skoki miała bardzo dobre. I to jest świetny skok. To jest skok poprowadzenie w konkursie Benningera. Żeby objąć prowadzenie, musiał skoczyć w granicach 110 metrów. Dreigestürmt. Kasu Yoshi Funaki. Gestern zweiter. Rückstand auf Hannawald 5,2 punkte. Oh, der Ästhet in der Luft. Und er fliegt weit über die 200 Meter Marke. Funaki hat den Kampf aufgenommen. Er will es wissen. Er möchte, dass die Japaner. Zmianę rytmu domowego spał po 2-3 godziny, był rozdrażniony. Ale dobre warunki. Ale to wszystko się po prostu gdzieś ulotniło i teraz zobaczymy, jak sobie poradzi podczas tego ostatniego skoku. Ojej! Ojej! Kolano, złapał się za kolano Kamil Stoch, ale to jest powyżej 103,5 metra. Szczęście tym tysiącom ludzi, którzy przyszli, a samemu czerpać tę niewypowiedzianą, niewysłowioną radość z lotu, którego może doświadczyć w tym ostatnim swoim skoku w tym sezonie. 14 zwycięstw, czy leci po 15 zwycięstwo? Peter Prewc! Te dwa słowa, to imię i nazwisko, mówią wszystko o tym sezonie, który właśnie dobiegł końca. On jest tym, który zdominował, który pokonał, który nokautował rywali. 241,5 metra w skoku finałowym i to jest 15 zwycięstwo w tym sezonie. W tym sezonie 15 razy na podium, 6 zwycięstw, 3 drugie miejsca. Potrzebuje 233 metrów, by pokonać Andreasa Wellingera. Stefan Kraft. To dla niego niewiele, bo już jest tak wysoko, tak ładnie i tak daleko. 240 metrów znowu, wydaje mi się. Pięknie. Ależ piekielnie mocny. Jasin Granerit Statule. 7 toczk prędkości i ma Joju Kobayashi przed Eisenbichlerem. Joju Kobayashi pa zanesliwo. Mislim, da čez 143 metrov in nov vodeči je Ryoyu Kobayashi. Na tym podium go nie było, 11 miejsce w jednym z konkursów Lillehammer. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, niepokonany w 2016 roku. Peter Prewc będzie liderem! Musi być liderem! No w niesamowitej formie jest reprezentant Słowenii. Co on wyprawia? No po prostu trudno w to uwierzyć. 140